W takim razie ja jeszcze raz przedstawię naszych panelistów. Może zacznę od osoby, która, której brakuje tutaj wśród panelistów, czyli Wojtka Apra. Wojtka Apra zapraszam też tutaj na środek. Już mu dostawimy krzesełko. Potrzebujemy jeszcze krzesełko na pewno dla Wojtka. No przynajmniej jeden z brodą naprawdę. Okej. Okay. Jeszcze Szymon jest. No nawet Szymon. Wojtku, możemy cię zaprosić na środek jeszcze. Przepraszam, zapomniałem, przecież Wojtek budował i współbudował też masę rzeczy ciekawych na Śląsku i uciekł. W każdym bądź razie, Wojtek Apel, Marcin Mazurek, Rafał Maszkowski, który będzie prezentował kalendarium. No sam jest twórcą, to ja myślałem, że ta rola spadnie na mnie, a na szczęście zostałem wybawiony poniekąd. Szymon Sokół, Sylwek Biernacki, Konrad Pich. Zaczynamy od kalendarium, czy może od zdjęcia? Szymon, opowiesz? To może rzeczywiście opowiem. To zdjęcie to tak w ostatniej chwili, czy mnie słychać w ogóle? Mam nadzieję. W ostatniej chwili sobie przypomniałem, że mam takie ładne zdjęcie z zebrania założycielskiego Polskiej Społeczności Internetu, czyli organizacji, która w Polsce była prekursorem Internet Society, jeszcze zanim zaczął działać polski oddział Internet Society. Z inicjatywy Marka Cara powstał właśnie PSI. I tam na tym zdjęciu można zobaczyć cały szereg osób w owym czasie znanych w internecie. No na pierwszym planie widać właśnie Rafała, natomiast za jego pleców, jeśli się nie mylę, wychyla się Darek Wichniewicz z ATM-u. Trochę po lewej stronie też taki przyklęknięty jest Michał Jankowski z Wydziału Fizyki UW. To właśnie jeden z tych ludzi, którzy uruchamiali to pierwsze historyczne łącze do Kopenhagi, a później szereg usług w internecie, pierwszy news serwer w Polsce, pierwszy serwer www i tak dalej. W tyle widać między innymi Maćka Uliga z Uniwersytetu Śląskiego, a przez jego ramię wychyla się Leszek Bogdanowicz, współzałożyciel Wirtualnej Polski. Dalej gdzieś po prawej stronie jest Zbyszek Zych z Onetu, koło niego Wojtek Sylwestrzak z ICM-u, ja gdzieś tam również za niego wystaję. No jest tam jeszcze szereg innych osób, mniej lub bardziej dla polskiego internetu zasłużonych. Niestety nie ma na nim samego Marka Cara, ponieważ właśnie on, o ile pamiętam, robił to zdjęcie. Tak. O ile dobrze pamiętam, to było w czerwcu roku 96, a gdzie? To była Politechnika Poznańska. Tak. Jeżeli jest Darek Wichniewicz, to też go zapraszam na środek. Jak jest na zdjęciu, to powinien też się pojawić po drugiej stronie. Jest może Darek? My tak będziemy wywoływać, bo tak naprawdę część rzeczy wiecie wy. Wy sami to w ten internet tworzyliście i zakładam, że dużo od siebie dodacie. Więc jeżeli Darek jest, to zapraszamy. Może dyskusja na temat, czy to był 95, 4, 6, tak. Stawimy na później. Ja na tym spotkaniu byłem, poznałem tam Maćka, wracałem z nim potem z Poznania na Śląsk i gdzieś w samochodzie, już gdzieś za Poznaniem mocno już, zapadła taka decyzja, że skoro chcemy być komercyjni, a nie potrafimy być komercyjni, a jesteśmy wpięci do sieci akademickiej, to nie wypada być komercyjnie, a jechał z nami wtedy Krzysiu Kurczyński, który odszedł. Dobrze, będę głośniej. Krzysiu Kurczyński z nami wracał też z tego spotkania. On wtedy właśnie odszedł z tej ekipy, która na Uniwersytecie Katowickim robiła internet razem z Maćkiem Uchlikiem i zakładał Telbank. I gdzieś za Poznaniem pojawił się pomysł, że przecież Telbank może mi sprzedać komercyjny internet, po to, żeby go komercyjnie sprzedawać. I dlatego mi się wydaje, że to jest 95, bo od września 95 myśmy jako Pignet już komercyjnie sprzedawali to 19200 do Telbanku na 5 czy nawet 6 modemach, mając nieoficjalnie 2 mega do Politechniki Lokalnej.
No to Piknet był jakoś właśnie w drugiej połowie 1995 roku. Tak. Natomiast w ogóle wcześniej był dostęp do internetu dla ludu, ale za drogie pieniądze, no przez NASK i przez ATM. I to było raczej nieosiągalne dla osób o przeciętnych zarobkach. I ja współtworzyłem w 1994 roku firmę, która no była jedną z pierwszych, które wystartowały na początku 1995. Przed nami był Tymiński ze Smaloką swoją, bo jak się zapytał, znaczy takie plotki krążyły, że jak się zapytał NASK-u, czy się może do nich podłączyć, no to NASK go odesłał do ministerstwa i zapytał ministerstwa, czy wolno się podłączyć. No i ministerstwo odpowiedziało, że wolno, podobno bardzo szybko, natomiast my zostaliśmy też odesłani w podobny sposób, ale czekaliśmy 3 miesiące na odpowiedź i byliśmy później niż Tymiński. Także na początku 1995 roku w Łodzi wystartował PDI, a trzeci był, już zapomniałem teraz jakie. Ternet. Jak? Ternet. Okej, przeszliśmy do czasów nowożytnych, czyli do internetu, a w kalendarium może Rafał powie jeszcze o początkach, tak w skrócie, tak? Przelecimy po 80-tych latach, kiedy to się zaczynało tak naprawdę, czyli była jakaś myśl i wokół tego się tworzyła reszta. Ja akurat tego tekstu nie widzę, chyba że wyjdę i albo on sobie tutaj zerknę. Tak, może sobie stanę. No w ogóle historia sieci to zresztą w tym moim kalendarium, no które oczywiście każdy sobie może poczytać i myślę, że warto tak przejrzeć. To ono nie jest bardzo długie, no, kończy się na czasach, kiedy właściwie już przestało mieć sens prowadzenie kalendarium, bo internet przestał być uchwytny w taki łatwy sposób, także można było zapisywać, co się dzieje, bo dzieje się tyle, że nie sposób nawet wiedzieć o tym, a co dopiero zapisywać. Także ta historia no, zaczęła się jeszcze chyba w latach 70. od różnych eksperymentów. Natomiast no potem były czasy, jeżeli chodzi o taki już większy dostęp, to były czasy BBS-ów. Ja się trochę załapałem na BBS-y, ale na początku lat 90. Z tym, że wtedy no to był taki czas, kiedy internet, który dopiero, znaczy jeszcze go nie było, czy już docierał, no był bardzo tani, bo jeżeli był w tym samym mieście, to za parędziesiąt groszy można było mieć wiele godzin połączenia. Natomiast połączenia międzymiastowe, telefoniczne były bardzo drogie, także miałem taki BBS w siedzibie samorządu studenckiego, ale nie dzwoniłem do nikogo, bo nie miałem funduszy na to, żeby dzwonić. Byłem fidonetem zupełnie oderwanym od świata. Kto z was jeszcze pamięta i kto z was korzystał z BBS-ów? Ręka do góry. Następne pytanie. Generalnie, jak widzicie, tu są ludzie, którzy tworzyli tą całą sieć. Także w tym BBS-ie miałem taką bramkę, jak już wreszcie internet dotarł do Torunia, bo wtedy tam stacjonowałem 1 stycznia 92, to pamiętam dokładnie właśnie wtedy, bo codziennie sprawdzałem, czy już dotarł, no i tego dnia już właśnie już był. I potem zrobiłem bramkę między Fidonetem a internetem, no z tym, że jeżeli ktoś chciał tego Fidonetu użyć, to musiał zadzwonić do mnie, a ja do niego nie dzwoniłem. No wiem, że bracia Samociowie z Australii, znaczy jeden z Australii, drugi gdzieś w Polsce siedział, wymieniali pocztę właśnie poprzez ten mój BBS, ale nie wiem, czy jeszcze było więcej beneficjentów. Wojtek? Ja obserwowałem takie pierwsze ciekawe zderzenie kultur BBS-owców i sieci Fidonet z internetem. To było mniej więcej tak, że Fido w Polsce się pojawiło gdzieś, nie pamiętam, 90, ale może 89, chyba nie, ale 90, 91. Ja do tego towarzystwa też dołączyłem. My na Śląsku mieliśmy biuro w takiej firmie, gdzie telefony były rozliczane od metra kwadratowego powierzchni. Bardzo to było przyjemne, więc można było dzwonić, nie patrząc za bardzo, ile to kosztuje. Dlatego ściągaliśmy pocztę z Warszawy, a potem z Bydgoszczy, bo do Warszawy były gorsze łącza, z Bydgoszczy dla całego Fido Śląskiego. I w pewnym momencie pojawił się internet. Chyba dzięki tobie tam gdzieś dostaliśmy jakiś numerek IP, KA9Q się wdzwoniło w Toruń. Rewelacja, mamy swoje własne IP i zaczęliśmy poznawać 93 chyba albo 4 świat internetu. I taka, mówiłem o zderzeniu kultur, o ciekawej obserwacji sposobów zachowań ludzkich. Fidonet to była sieć dial-upowa, gdzie główną usługą była poczta elektroniczna, a właściwie bazujące na poczcie grupy dyskusyjne. I w momencie, jak modemy zaczęły tanieć i do Fido zaczęło się dołączać coraz więcej małolatów i takiego troszeczkę elementu, to poziom dyskusji na PL Echo i tych wszystkich konferencjach tam radykalnie spadł. Pojawiało się dużo wyrazów brzydkich i to w ogóle przestało być zabawne. I wtedy pojawił się internet, pierwsze news serwery.
i zupełnie inny poziom. Czyli może dlatego, że to był bardzo naukowy świat, jednak ograniczony do akademików, więc towarzycho się przeniosło. Modemy potaniały, towarzycho się przeniosło. I po jakimś czasie, jak się pojawiły pierwsze portale i pierwsze takie metody dyskutowania na forum, gdzie nie trzeba było już nawet zainstalować IRC-a, tylko coś tam się trzeba było klepać, zauważyłem renesans Fidonetu. Ludzie zaczęli wracać do Fidonetu, bo to było bardzo skomplikowane. Tam trzeba było zainstalować jakieś programy. To trzeba wymagało naprawdę wiedzy i do dziś Fidonet funkcjonuje jako grupy dyskusyjne na zupełnie innym poziomie kultury niż to, co jest dyskusja na forach internetowych. Taka ciekawostka. Okej, czyli siłą rzeczy zmierzamy coraz szybciej do internetu, tak? Jeszcze? Ja właśnie chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć na temat tego, co było przed internetem, bo 17 sierpnia, prawda, uruchomienie tego łącza z Wydziału Fizyki UW do Kopenhagi przyjmuje się za początek internetu w Polsce, ale to oczywiście nie było tak jak w rosyjskim dowcipie, że na początku niczego nie było i tylko Lenin przechadzał się ulicami Moskwy. Jakieś tam prace nad sieciami trwały na polskich uczelniach już od początku lat 80., właściwie nawet chyba w latach 70. One nie przyniosły jakichś spektakularnych sukcesów, ale w ramach tych prac pod nazwą Krajowa Akademicka Sieć Komputerowa, czyli w skrócie KASK, stworzono jakąś tam infrastrukturę. Wydzierżawiono łącza od wtedy jeszcze nie telekomunikacji, tylko Poczty Polskiej. Coś tam nabrano jakichś doświadczeń, które bardzo się przydały w roku 88, kiedy to kilka polskich uczelni, oprócz nas, czyli Akademii Górniczo-Hutniczej, to były jeszcze, o ile pamiętam, Politechnika Śląska, Wrocławska, Poznańska, Łódzka i Instytut Podstaw Informatyki w Warszawie. W tych właśnie miejscach pojawiły się jugosłowiańskiej produkcji komputery Iskra Delta 9000. To były klony Vaxa 11750. Jugosławianie je na licencji robili zupełnie legalnie, w odróżnieniu od reszty RWPG, które po prostu po piracku klonowało IBM-y serii 360 pod nazwą Riad. Te Delty to były zupełnie legalne Waksy, nawet zawierały jakieś oryginalne części produkcji Deka. No i dla polskich uczelni, które w tym okresie bazowały na Riadach i Odrach, to był bardzo przełomowy moment. Taka nowa technologia z systemem WMS, oczywiście jak to na Waksach, w pełni interakcyjnym. Można tam było sobie pracować z terminali, a nie z użyciem kart perforowanych jak wcześniej. No jak łatwo się domyślić, studenci się na to rzucili z wielkim entuzjazmem. Ja właśnie byłem jednym z tych studentów wówczas drugiego roku i w ten sposób zresztą stałem się pracownikiem EGH. Po prostu kiedy się okazało, że wśród personelu Uczelnianego Centrum Informatyki EGH nie ma specjalnie chętnych do nauczenia się tego nowego systemu, dyrektor, po dziś dzień zresztą dyrektor Wojciech Bobrzyński, wpadł na pomysł, żeby zapytać tych studentów, którzy wiele godzin spędzają przy tych terminalach, czy nie byli zainteresowani podjęciem pracy. No i zatrudnił kilka osób, z których w tej chwili na uczelni zostałem tylko ja, natomiast inne zrobiły różne kariery, zazwyczaj też związane z internetem. Na przykład Piotrek Machowski jest w tej chwili dyrektorem departamentu w UPC. Jarek Strzałkowski bardzo długo pracował w Onecie, obecnie jest w Interii i tak dalej, i tak dalej. No dość szybko pojawił się pomysł, że skoro mamy na tych uczelniach identyczne maszyny, które w dodatku natywnie obsługują protokół DECnet, to może by zbudować jakąś sieć w oparciu o ten DECnet. Pomyślano, zrobiono i w oparciu o łącza kasku stworzono taką właśnie niedużą akademicką sieć DECnetową. Pięknie to działało, poza tym oczywiście, że łącza były potwornie wolne, bo to się opierało na modemach początkowo 2400, a potem 9600. Bitów na sekundę. Tak jest, wątpliwości nie kilobitów, nie megabitów, bitów na sekundę.
No ale niestety miało jedną podstawową wadę. Nie miało żadnego połączenia z szerszym światem, także mogliśmy sobie powymieniać maile, powiedzmy, z Poznaniem czy Wrocławiem. Natomiast żeby uzyskać jakiś szerszy dostęp do zasobów światowych, no, potrzebny był przełom polityczny, który nadszedł wkrótce później. Rok 89, prawda, pierwsze wolne wybory, rząd Mazowieckiego. Pamiętam znakomicie, jak przyszedłem pewnego pięknego poranka do pracy, a tu sekretarka mówi: Szymon, wiesz, że Tadek Syryjczyk został ministrem? Ja tak na nią patrzę, prima aprilis, to było już parę miesięcy temu, a ona mi pokazuje Gazetę Wyborczą ze składem rządu. No rzeczywiście, minister gospodarki Tadeusz Syryjczyk, ja w tym momencie, no to dobrze, że zdałem ten egzamin u niego w pierwszym terminie, bo na dożynki we wrześniu to pan minister nie będzie chyba już miał czasu. No w tym momencie Polska przestała być już postrzegana przez Zachód jako ten wrogi kraj komunistyczny, więc możliwe było złagodzenie restrykcji. Nasi przyjaciele za granicą, przede wszystkim na różnych europejskich uczelniach, z którymi polskie uczelnie już wcześniej miały jakąś współpracę naukową, zaczęli intensywnie lobbować na rzecz przyłączenia Polski do światowych sieci akademickich. I pierwszą taką siecią, jeszcze zanim udało nam się uzyskać ten dostęp do internetu, był Bitnet, a dokładnie jego gałąź europejska, czyli tak zwany ERN, European Academic and Research Network. To właśnie jakoś w roku 90 udało się przeprowadzić to podłączenie. Pierwszym polskim węzłem ERN-u był PLERN, z którym prawdopodobnie zdecydowana większość tutaj obecnych jakoś tam miała do czynienia. Natomiast inne węzły wylądowały na innych uczelniach. Między innymi u nas pojawił się taki stareńki IBM 4361, który otrzymał nazwę PLK AGH11. Pamiętam bardzo dobrze, że kiedy go nam ekipa IBM-a zainstalowała, powiedzieli następnie, że ale skonfigurowaniem poczty to się zajmie Andrzej Smereczyński, który tutaj do was z Ciuwu przyjedzie, bo właśnie świętej pamięci Andrzej Smereczyński był administratorem PLR-u i głównym guru od całej tej bitnetowej technologii w Polsce. No ale z jakichś tam przyczyn nie pojawiał się u nas, nie pojawiał, miały dni. W końcu zniecierpliwiliśmy się właśnie z kolegą Machowskim. Stwierdziliśmy, że może my się tak wgłębimy trochę w tę dokumentację. Pod wieczór stwierdziliśmy, że przeczytaliśmy już dość, bierzemy klucze od hali maszyn. Wtedy jeszcze nie było w użyciu terminu serwerownia, to była hala maszyn. I gdzieś już w okolicach świtu ruszyła nam poczta elektroniczna. Mogliśmy zacząć wymieniać maile z szerokim światem. Bitnet miał już wówczas bramki do internetu. O ile dobrze pamiętam, na Uniwersytecie w Princeton była taka właśnie bramka. Także w tym momencie mieliśmy już dostęp mailowy do internetu. A co więcej, dzięki takiej fantastycznej usłudze, którą już nie pamiętam, która z uczelni świadczyła, o nazwie FTP Mail, mogliśmy również korzystać z FTP. Wysyłało się na adres tego serwisu komendy FTP mailem, get coś tam, get co innego. On to ściągał z internetu, pakował z tego w maile i wysyłał bitnetem do użytkownika. No to okazało się nam bardzo przydatne na późniejszym etapie, kiedy już zaczynaliśmy ten internet uruchamiać i potrzebowaliśmy różnorakiego oprogramowania. Pamiętam między innymi, że właśnie w ten sposób przez FTP mail ściągałem drivery pakietowe do kart Ethernetu, żeby móc zacząć uruchamiać na uczelni LAN. Także
taki ograniczony dostęp do internetu mieliśmy jeszcze zanim to TCP/IP ruszyło. No potem nadszedł właśnie ten przełomowy moment, 17 sierpnia. Wkrótce później kolejne uczelnie zaczęły do internetu dołączać. Tu zresztą Rafał chyba o tym wspomina w kalendarium. Bardzo sensowna okazała się pewna decyzja, którą podjęto nieco wcześniej. Wspominałem o tych łączach kasku. One na pewnym etapie zostały obstawione czterokanałowymi multiplekserami po to, żeby te trzy sieci, które działały już wcześniej, czyli X25, to ta zaszłość jeszcze z wcześniejszych czasów, następnie ten nasz międzyuczelniany DECnet i wreszcie BitNet, mogły współdzielić te łącza. No ale multiplexery były czterokanałowe, sieci były trzy i w pewnym momencie, jakoś w 91 roku, Krzysiek Heller, późniejszy wiceminister, a w tym czasie pełnomocnik rektora UJ-u do spraw komputeryzacji, wpadł na pomysł, że ten czwarty kanał właśnie można by wykorzystać pod TCP/IP i udało mu się do tego pomysłu przekonać parę osób. Wiem, że odbyło się jakieś takie zebranie w świeżo powstałym wówczas NASK-u, który właśnie przejął zawiadywanie tymi łączami międzyuczelnianymi, na którym Heller i Rafał Pietrak przekonali dyrektora Zienkiewicza, że ten czwarty kanał to tak na razie eksperymentalnie, warunkowo, zobaczymy, czy to się sprawdzi, wykorzystamy pod IP. Jakoż wkrótce później okazało się, że IP generuje zdecydowaną większość ruchu do tego stopnia, że konieczny był upgrade łącz do wyższych przepustowości, no a później to już wiadomo, poszło z górki. Pamiętam moment, kiedy cały Kraków świętował, cały akademicki Kraków, upgrade łącza z Krakowa do Warszawy, z tego nieszczęsnego 9600 do 64 kilobitów. Na sekundę. Czyli jak to było coś fantastycznego. Wreszcie można było ściągnąć przez FTP jakiś plik taki, no nie za duży, rzędu tam powiedzmy kilkudziesięciu kilobajtów, bez zostawiania tej sesji na noc. Jak widać, nie od razu Kraków zbudowano, tak? Zgodnie z przysłowiem. Czyli tak, jesteśmy, Szymon, jest przerwę, czyli jesteśmy na 91 roku, mamy internet, tak? Powoli, znaczy mamy decyzję, mamy połączenia z Kopenhagą, idziemy dalej, tak? Czyli idziemy dalej. Na pewno środowisko akademickie nam dało całe podwaliny i dzięki temu, tak, możemy korzystać z tego, z czego korzystamy. To może jako dziecko tego czwartego kanału przypomnę, jak wyglądało pierwsze serce polskiego internetu, mianowicie w Centrum Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego była taka ściana, na której, przed którą stały stojaki i na tych stojakach był jeden router łączący nas z Kopenhagą, to był bodajże Ciskowy CGS, o ile pamiętam, i do tego było mnóstwo KA9Q. Wojtek Apel użył już tego słowa, pytanie, czy ktoś jeszcze pamięta, co to KA9Q. KA9Q to pierwszy router, którym dawało się zrobić internet. Polegało on na tym, że do peceta wkładało się eternety, seriale, podłączało się modemy i dzięki temu pierwszy dobry, tani, wydajny router połączył nam akademicką Polskę z tym łączem z Kopenhagi. To KA9Q to był też program dla użytkownika, tak. Bardzo wygodny. KA9Q to był skrót od wywołania jakiegoś krótkofalowca. Phila Karna. Phil Karn tak. To napisał. Zresztą pięknie o ten program. Zostało użyte zupełnie z siecią AX25. Wbrew pierwotnemu przeznaczeniu, a działało świetnie. Ja dostałem, jeszcze zanim był internet w Toruniu, gdzie studiowałem wtedy, chodziłem do mojego guru bitnetowego, a potem internetowego, Zbyszka Szewczaka, który nie sądzę, żeby się wybrał na konferencję, bo on potem przeniósł się na matematykę, zrobił doktorat i nie zajmuje się bezpośrednio siecią. Ale wtedy do niego chodziłem, no i pytałem się o bitnet, no i miałem przy okazji, dowiadywałem się, jak tam z tym internetem, no, na którego już od lat właściwie czekałem, na który czekałem. I dostałem jesienią 91 roku, jeszcze nie było internetu, ale dostałem dyskietkę właśnie z KA9Q, skonfigurowaną, dostałem drugi adres,
Zbyszek używał pierwszego, znaczy ostatniego adresu w klasie adresowej, ja zostałem przedostatnim, byłem pierwszym użytkownikiem zwykłym. On był administratorem, a ja właśnie byłem tym dociekliwym użytkownikiem. No i tę dyskietkę już można było używać, bo w instytutach były różne modemy i można się było łączyć z centrum liczeniowym, no ale reszta świata 1 stycznia 1992 roku dopiero była podłączona. I wtedy już było wyjście dalej, przez to K9. Czyli właśnie z internetu albo połączeń na dyskietkę możemy przejść do pierwszych serwerów, które powstawały, i czyli może... Ja jeszcze mam z okresu przedserwerowego jeszcze taką opowieść, bo no początkowo właśnie nie było serwerów, no były routery na tym K9Q, czy jeszcze był jakiś inny program taki na pecety używany. Te łącza 9600, modemy 2400, 9600 i w Toruniu nie wiem, czy już był jakiś jeden serwer, no ale K9Q też miało takie polecenie, wśród licznych poleceń, które miało, FTP, SMTP chyba też było, jakiś taki program do poczty typu mail Unixowy, i no i też było polecenie Telnet, no, które mnie bardzo kusiło. I no i kiedyś siedziałem długo w Instytucie Fizyki, gdzie miałem właśnie dostęp do modemu, taki zaprzyjaźniony, jakieś tam ludzie z fizyki mi udostępniali pomieszczenie. I siedziałem przy tym modemie, no tam rzeczywiście FTP używałem intensywnie. No i gdzie by to zatelnetować? Przypomniało mi się, że w zeszłym, poprzednim roku byłem w Szwecji i tam promotor mojej pracy magisterskiej mi udostępnił swoje konto, które miał w tej Szwecji pod Göteborgiem, w obserwatorium radioastronomicznym. No i napisałem telnet, podałem nazwę tego komputera, wpisałem identyfikator, no tego nie swój, tylko właśnie tego, no ale on mi to konto udostępniał, więc uznałem, że no, mogę nadużyć zaufania i zdalnie również się połączyć. No i hasło, które znałem, które się nie zmieniło. No i okazało się, połączyłem z komputerem, który był zupełnie w innym mieście, w innym kraju. No to po prostu było niesamowite, że coś takiego jest możliwe. No i ten mój entuzjazm we mnie tak kipiał, że już wychodząc późno w nocy pochwaliłem się portierce, że połączyłem się ze Szwecją przez Telnet, co oczywiście no, było bez sensu zupełnie to mówienie, no ale to miało konsekwencje, to miało pewne konsekwencje. Nie było komu się wyżalić, tak, albo pochwalić. No mogłem jeszcze akademiku się podzielić z kimś wiadomościami, ale też pewnie byłbym równie dobrze zrozumiany jak przez portierkę. Ale właśnie czasami ten entuzjazm jest niebezpieczny. Następnego dnia okazało się, że wreszcie wiadomo, skąd się biorą te wysokie rachunki telefoniczne, bo ten student dzwoni do Szwecji i wyzwania do tej Szwecji, no i to są, no i te wysokie rachunki to pewnie to przez niego. Zostałem wezwany przez dyrekcję, no ale dyrekcja na szczęście miała trochę więcej wiedzy o sieci, także udało mi się szybko wyjaśnić, że to nie były to 1000 złotych, tylko to było 20 groszy chyba. No i dyrekcja przyjęła do wiadomości, nie miała pretensji. Także tak się skończyło. Przy okazji, jak już rozmawiamy o kosztach i o telekomunikacji, o telefonach, to już podczas maili pojawiła się dyskusja, dlaczego 0,20, 21, 22. To ja może Konrad, tak, opowiedz krótko. Konrad, jak ty przekonałeś pryncypałów, żeby ci w ogóle pozwolili na takie rzeczy? To był dla mnie zawsze szok. TEPSA była przecież tak konserwatywną firmą. Odpowiedź jest bardzo prosta. Tak jak powiedziałem, byłem dzieckiem tego czwartego kanału i Politechniki Łódzkiej, a ponieważ do TPSA przeniosłem się raczej ze względów pracy bliżej domu, więc tak strasznie mi się nudziło, bo centrale telefoniczne okazały się rozpaczliwie nudne, że postanowiłem jakoś uatrakcyjnić życie zawodowe i postanowiłem TPSA podłączyć do internetu. Także z Politechniki Łódzkiej pociągnąłem pierwsze łącze, pierwszy serwer e-mail, DNS, strona www, bo już wtedy www zaczynało raczkować. No i odpowiedź prosta. Który to był rok? Ty podawałeś? To był rok 94. Pierwsze łącze takie tak, własne do internetu. W 95 roku natomiast TPSA postanowiła zrobić coś z siecią X25, która już wtedy lekko trąciła myszką. Powstał pomysł wybudowania sieci opartej o frame relay. I cały internet w TP pojawił się właściwie przypadkiem, ponieważ w tym kontrakcie na sieć frame relayową... Tak mówił na to frame delay. Tak więc TPSA nie budowała, nie daj Boże, wtedy internetu, tylko frame delay. Natomiast w kontrakcie dostaliśmy 16 routerów 2511 na zasadzie dodzwaniania się po prostu do zarządzania. Cisco 2511. Cisco, tak, 2511. Tak. Miało to... Ja nie wiem, czy tu jest jakiś inżynier Cisco, który by się znał na tym, więc wyjaśnijmy. Nie ma takich tutaj. Oni są wszyscy bardzo młodzi. No i wtedy powstał pomysł, że może by tak zrobić na tym jakiś internet dodzwaniany.
No i w ten sposób jakby zostałem wyciągnięty od tego mojego pojedynczego pierwszego łącza, żeby zrobić coś internetowego. Wczoraj też w mailach wymienialiśmy pytanie, a dlaczegoż to było za darmo? To nie było za darmo. Nie wiem, czy wiecie, wcale nie chodziło o impulsy telefoniczne, ale pierwszy abonament na 020, 21, 22 wynosił 10 zł. Pytanie, dlaczego od początku nie było tych 10 zł, to zabawna anegdota. Wybrałem się kiedyś do biura obsługi klienta, to było 16 lat temu, więc firma była zupełnie inna i w tym biurze obsługi klienta zobaczyłem taką spoconą panią Grażynę Matusiak, która przyjmowała kolejnych petentów i mówiła: pani, gdzie telefon, u was to za 10 lat, zostaw pani podanie, następny, proszę, nie. Popatrzyłem sobie na ten obrazek i wziąłem za telefon, zadzwoniłem do kolegów dyrektorów z Warszawy i mówię: dobra, 10 zł, 10 zł, ale jeżeli my zrobimy usługę, z którą trzeba będzie przyjść do biura obsługi klienta, to przecież te wszystkie panie powiedzą, że internet nie istnieje, nie, to za 10 lat do... No i tym sposobem przekonałem szefów, że zostało 10 zł, ale w okresie promocyjnym 0 zł, żeby wszyscy spróbowali i jakoś tak przy okazji dowiedzieli się, że internet istnieje, a potem się pomyśli. I w ten sposób chyba odkryliśmy zupełnie przypadkiem, jak to zwykle ma miejsce, podstawowe prawo internetu, które mówi, że jeżeli chcesz w internecie odnieść ogromny sukces komercyjny, to musisz wziąć najcenniejszy produkt konkurencji, rozdać go za darmo i pomyśleć, jak biznes zrobić przy okazji. Wojtek Apel za każdym razem, jak mnie widzi, to próbuje mi odciąć głowę z tego powodu, ale przysięgam, że było to zupełnie przypadkiem. 99 rok, pierwsze spotkanie z panią Oliwą. Pani Oliwa była wtedy dyrektorem Biura Współpracy Międzyoperatorskiej, czyli biura odmawiania wszystkiego. Nasze dialapy chyba, nie wiem, mieliśmy tam dwa łącza dwumegabitowe, więc pewnie 60 pli, generowały jakiś ruch. Więc bardzo prosimy, żeby może część tego ruchu nam, bo byśmy chcieli się inwestować. Po ciężkich negocjacjach stanęło, że 1,5%. No może 3. Od tego czasu się nie lubimy. No to była taka sytuacja, że dzwoniło się przez telefon, używając modemu, do jakiegoś prowajdera, na przykład do TPS-a albo do, nie wiem, do PDI, no i na tym zarabiało TPS-a. Dokładnie tak. Taka była paradoksalna sytuacja, no, że się kupowało jakiś abonament gdzieś w jakiejś firmie. No poza tym jeszcze była zmiana ustawy o łączności w 1995 roku, no, która bardzo zaostrzyła możliwości działania, znaczy utrudniła firmom działanie, wprowadzenie koncesji, zezwoleń i w ogóle to było, no, to było coś potwornego. Trzeba było jakieś papiery wypełniać. Te papiery, te formularze zawierały jakieś pola, które w ogóle, nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek wiedział, co one znaczą, niektóre z nich. Znaczy myśmy nie wiedzieli, a myślę, że w ministerstwie tym bardziej nie wiedzieli. Także dostęp, oferowanie dostępu przez jakieś łącza stałe, no też był bardzo trudny. A oddział jak w 95 roku już, czy przełomie 95-96 zakładałem oddział PDI w Toruniu, no i chciałem tych jednak przez te telefony oferować usługi, no i chciałem mieć jakieś łącza telefoniczne. No okazało się, że gdzieś jakieś tam jedno, drugie łącze jest na jakiejś najbardziej odległej dzielnicy Torunia i to jest tyle, no, gdzie było trudno wynająć jakieś pomieszczenie. Także zacząłem na pożyczonym telefonie od przyjaźnionej firmy. Ja będę nas poganiał, bo znając życie, to pewnie dojdziemy do aktualnych czasów za 3-4 pełenogi, tak? Więc znają aktualne czasy, także może nie ma co się nim przejmować. Śmieję się dlatego, że chciałem zobaczyć, żebyście zobaczyli, że w sumie wtedy powstaje też Wirtualna Polska, tak, która cały czas jest w 95 roku, czyli w początkach i cały czas funkcjonuje. Ja też pamiętam w 2001-2002, jak jeszcze oddziały lokalne telekomunikacji dalej nie wiedziały, czym są FreeMilej i nie wiedziały, że takie usługi są. Także ta inercja, znaczy ten problem blokady pewnie w biurze obsługi był znaczący. Marcin, coś chciałeś powiedzieć? A propos tych dialapów, to pojawiały się też takie wydumki jak Multinet, w którym ja miałem przyjemność pracować dawno temu. Adaś Obuszyński i Wojtek Janiszewski wymyślili taką usługę, że dzwoniło się na numer. Później te numery zrywały połączenie i odzwaniały do danego użytkownika. To były jakieś haki dziwne, ISDN-owe, przerobiony radius, serwer i bardzo duża część użytkowników w Polsce też korzystała z takich rzeczy. Kupowało się karty z drapki wtedy, z jakimś czasem dzwoniło się na numer, numer odzwaniał. Pamiętam, że był tylko taki problem, że jak się taki trakt wysysał, to ostatnia osoba mogła zadzwonić, ale już nic do niej nie odzwaniało, więc po prostu użytkowników wściekłych było tysiące, no ale były jakieś takie obejścia. No to się callback nazywało. Tak, callback Callback. I pamiętam też, że były takie czasy, jak jeszcze jak internet
FUF razem z taką organizacją, nie pamiętam jej nazwy, robili, udostępniali do szkół, do liceów, do różnych takich... Internet dla szkół. Nie, internet dla szkół to była, to się nazywała ta fundacja na początku, ale oni z taką zagraniczną organizacją z grantów robili właśnie callback do szkół. Tak, i ja akurat jeszcze wtedy byłem na początku liceum i pamiętam, że zestawiałem pierwsze callbacki i próbowaliśmy sieci novelowe połączyć i włączyć im TCP, które tam za Chiny nie chciało działać. Ale callback był świetny, to pamiętam. Znaczy pamiętacie też, że to był taki okres, kiedy kilkudniowe przerwy pewnie w dostępie to była taka norma, tak? Ja tam napisałem... Ja mogę powiedzieć, tylko nie pamiętam dokładnie kiedy to było, ale to pewnie było przypuszczalnie jeszcze przed internetem w Toruniu, ale kiedy Bitnet już był, no to było takie około pół roku, w 91 roku od jakiegoś czerwca do grudnia. Był tylko Bitnet, nic więcej, bo Deknetu nie mieliśmy w Toruniu, więc niestety nie zapaliśmy się na to, o czym Szymon mówił wcześniej. No a w ogóle we wcześniejszych czasach, kiedy Szymon już ten Deknet klecił, no to ja pracowałem właśnie nad tą zmianą polityczną w organizacji studenckiej. A ten Bitnet, no właśnie on tak trochę działał, trochę nie działał, jakieś łącza się przerywały, jakaś koparka coś wykopała, coś zamokło. No i był taki moment, kiedy to się urwało na długo. I przez kilka dni w końcu wymyślono, co zrobić. No te e-maile się gdzieś tam gromadziły na jakimś dysku, no więc można było też je skopiować na taśmę. No i tę taśmę można było wysłać pociągiem do Warszawy i tam w Warszawie otworzyć. Także to była implementacja, no nie, chyba jeszcze nie było RFC na ten temat. No jest taki RFC o Avian Carrier, a to był taki właśnie Bitnet over Train. Miał bardzo dużą to łącze miało dużą przepustowość, ale czas pingowania był, no jeszcze nie było tam pinga w tym Bitnecie, ale czas pingowania był bardzo długi. Zgodnie z hasłem dostarczymy wam internet w wiaderkach, tak? Więc ja tak to dzieje. Czyli tam to jeszcze wcześniej, jak mówili pod siedzibą, to powstał odłam, który się nazywał Disk. To było coś takiego, że pakiety netmaili okolic fidonetowych były po prostu wzgrywane na dyskietki, przynoszone do szkoły. Człowiek dostawał, przychodził do domu, odtwarzał w Goldedzie, przeczytał, znowu wgrywał na dyskietkę i następnego dnia przynosił koledze, który jako jedyny w całej klasie miał modem. No tak, jak była możliwa konwersja, no ja sam pisałem w jakimś Turbo Pascalu chyba konwersję z Fidonetu, formatu Fidonetowego e-maila na internet, no to równie dobrze można było to na dyskietkę przekonwertować, także to oczywista rzecz przy no, marnej infrastrukturze. Słuchajcie, to lecąc dalej, za chwilę do tego będziemy wracać z kolejnymi opowieściami. Ja myślę, że przejdźmy do Allegro. Może ty, Marcin, powiesz, jak to powstał taki e-commerce, który działa dzisiaj, tak, że... Ja zaczynałem swoją przygodę z internetem już takim komercyjnym, rzeczywistym takim internetem właśnie w Multinecie w Poznaniu i tam uczyłem się właśnie od Wojtka Janiszewskiego, Adasia Oboszyńskiego i wielu innych kolegów, którzy dalej funkcjonują na tym rynku i ciągle tam gdzieś górują z tego, co się dzieje w internecie. I w Poznaniu był taki pseudo-inkubator przedsiębiorczości, to były te czasy już bańki internetowe, takie powstawały. W piwnicy, w której szła przez te pod sufitem rura kanalizacyjna i spływały wszystkie nieczystości. Pod nią stało tak z 30 serwerów i wszystkich młodych takich e-commerce'owców, wszyscy, którzy mieli pomysł jakiś straszny na biznes i chcieli w tym biznesie zaistnieć. I któregoś dnia przyszedł taki chudy, wysoki człowiek, Tomek Dudziak, z serwerkiem pod ręką, z takim pecetem, z takim klasycznym towerem. Myślę, że on tutaj naskrobał taki serwis aukcyjny, nie wie co z tego będzie, ale naskrobał, miał wolny komputer, jakbyśmy to mogli gdzieś podłączyć. No i myśmy to podłączyli. I w sumie na tym łączu bitowym, łącznie z tymi użytkownikami callbackowymi, tymi kilkudziesięcioma biznesami e-commerce'owymi. To sobie wszystko hulało. To obsługiwało wtedy jeden routerek 1005, Cisco oczywiście. I to sobie chodziło. I w pewnym momencie myśmy zauważyli, że jeden serwer wysyca nam zupełnie łącze, zabiło nam łącze. Wtedy nam takie było czasopismo Internet bodajże, nie wiem czy ono jeszcze istnieje. I tam się ukazała duża reklama Allegro, w ogóle aukcje internetowe, jakaś tam straszna promocja. No i ten serwer musiał wyjechać, bo wszyscy callbackowcy zaczęli dzwonić, że w ogóle internetu nie ma i nie działa. Nie dość, że do ich nie odzwania, to jeszcze w ogóle jak już się dodzwonią i oddzwoni, to w ogóle internetu nie ma. No i wtedy Allegro wybuchło i Allegro sobie tam się rozwijało przez kolejne lata. Co ciekawe, później zostało Allegro przeniesione z tego towera, takiego zwykłego towera na taki serwer SANowy, który myśmy kiedyś podczas spotkania Allegro stwierdzili, że to będzie fajny prezent, bo to jest taki historyczny serwer, na którym stała jedna z pierwszych wersji Allegro w ogóle i daliśmy jakiemuś użytkownikowi w prezencie na spotkaniu Allegro, które się odbywa co roku w Poznaniu.
po pół roku czasu ludzie z Targów Poznańskich się do nas odezwali, czy słuchajcie, bo jakiś taki sprzęt po was został, nikt tego nie chciał zabrać do domu, więc to no dobra, wróciło oczywiście jak bumerang i ten serwer stoi do dzisiaj u nas w biurze, służy jako podstawka pod drukarkę, na tym stoi drukarka i on stoi sobie do dzisiaj, służy. Mieliśmy pomysł jeszcze, żeby zrobić w nim ekspres do kawy albo akwarium, ale na razie służy tak. To był taki moment, też zwróćcie uwagę, że te lata 90., początek 2000, kiedy sieci osiedlowe trzepaki się rozwijały, czyli ASK bardzo dynamicznie wszędzie, tak? Ja pamiętam bezprzewodowe to później, wcześniej kabelki nad drogami, tak? Ktoś chce coś powiedzieć, dodać? Ja jeszcze mogę dodać. Pamiętam, jak odpalaliśmy pierwszą telewizję, internet w pierwszej telewizji kablowej. To był Aster. Na modemach najpierw takiej firmy, oczywiście z Izraela, Zenit. Internet świetnie działał, to były czasy jak pierwszy Quake chyba był, czy jakieś takie gry już potrafiły być, komputery z procesorem Pentium. Ludzie strasznie grali i uskuteczniali gry sieciowe. A Zenit niestety miał tę właściwość, że tak potrafił siać wszystko. Więc generalnie jeżeli podpinaliśmy czterech użytkowników i oni zaczynali ze sobą grać, to tak w Warszawie od Ursynowa aż po tam daleki Wawrzyszew, gdzie ta sieć asterowa sięgała, nic nie działało kompletnie. Później to było przełączane na modemy Facecoma, które już tak nie siały, ale rzeczywiście no, były pierwsze implementacje. Jeszcze nie było standardu DOCSIS, a DOCSIS jak już powstał, no to już wszystko poszło. Ale Zenity chyba przez długi czas później w Asterze były wykorzystywane do managementu, bo świetnie działały, bridge'owały wszystko ze wszystkim. To jak już jesteś przy mikrofonie, to może powiedz, tak żeby oficjalnie jakby zamknąć temat tej ścieżki, która jest na slajdzie, jak powstał ten pierwszy peering w Polsce, tak? Jak to się było tworzone? No ja to trochę nie powinienem o pierwszym peeringu rozmawiać, bo powinien być tutaj Darek Wiśniewicz i opowiedzieć o internet partners wtedy, tak? To może pierwszy peering, chociaż nie w no, dzisiejszym rozumieniu, czyli Piękna i zeszyt z koniem. To taka anegdotka, nie wiem kto jeszcze pamięta, ale na Pięknej w pomieszczeniu centrali telefonicznej mnóstwo operatorów tamtego czasu postawiło swoje urządzenia i taką wspaniałą pajęczyną połączyło je ze sobą, robiąc tym sposobem pierwsze połączenia peeringowe jeszcze na zasadzie prywatnego peeringu, ale jednak to Piękna była tym takim początkiem. Irek Maska. Jest Irek Neska? Jest. No to Irek opowiada o tych 10 megabitach między Naskiem a tym. A co z tym koniem? Z koniem był taki zeszyt, do którego każdy się musiał wpisywać wchodząc do TPS-a, no w sensie na obiekt na Pięknej. Sikor ma ten zeszyt, jakiś rok temu chyba jeszcze Krab go zeskanował. Próbowałem go wczoraj odnaleźć na moim Macu, ale chyba go nigdzie nie mam. Na pewno gdzieś po sieci latał ten zeszyt z wszystkimi nazwiskami osób, które tam wchodziły, kiedy, podpisami i tak dalej. Dobra. A koń. Koń dlatego, że ten zeszyt to był taki zeszyt, gdzie na okładce był konik narysowany taki na spory. Zeszyt z koniem to jest. Czyli hasło zeszyt z koniem od okładki, tak? Nie, no PNOK to po prostu powstał, tak? I się toczy. I on jest jednym z elementów na końcu jakby ścieżki, ale ja bym przyszedł jednak do wcześniejszych czasów. Czy ktoś coś jeszcze chce dodać do jakichś anegdotek? Może coś o bezpieczeństwie też. Nie wiem, czy. O, teraz mnie słychać. Parę słów o bezpieczeństwie. Znaczy chciałem coś powiedzieć o włamaniu do Sunsite'a, ale z tym, że znam potem szczegóły tej sprawy późniejsze, tak, znaczy mało znam szczegółów, jak ta sprawa się później toczyła, ale może zacznę od pierwszego włamania, z którym się spotkałem osobiście, które sam zrobiłem. Nie wiem, w 92 roku, wiosną, tak niestety dokładnie, nie zapisałem dokładnej daty, kolega też z astronomii wyjechał na jakiś staż. No on już taki był początkującym naukowcem, wyjechał na staż do ISO chyba w Chile, czy gdzieś w Ameryce Południowej. No i to ISO miało tam swoje serwery internetowe. No i tak sobie, no ten telnet mnie ciągle kusił, mimo złych doświadczeń na fizyce. No i uruchomiłem telneta, no jakiś znajomy serwer. No i tak ten telnet mnie kusił, połączyłem, podałem nazwę serwera, połączyłem się, no i teraz co dalej? No to identyfikator kolegi można podać. No i chyba tyle. No i no i hasło, no hasła nie znam, no więc jeszcze raz napisałem identyfikator kolegi, okazało się, że to właśnie to było hasłem, no i w ten sposób się włamałem. Nie wiem, czy ktoś się włamał wcześniej do czegoś w Polsce, może ktoś się zgłosi, kto się włamał wcześniej.
Natomiast nie wiem, czy Wojtek... Mówimy o włamaniach komputerowych, tak? Ja nie będę się przyznawał, gdzie się włamywałem, bo włamywałem się, ale Konrad, mam takiego haka na ciebie. Sztuką włamania się było tak zrobić, żeby twoje modemy robiły callbacka. To się dało na niektórych, chyba na tych pierwszych, co właśnie były na tych routerach włączonych. Nie? No to już późniejsze czasy. 96. No tak. 96, nie, no. Ja mówię o 92. No dobrze. Natomiast o późniejszych czasach chciałem powiedzieć właśnie. W 97 roku zacząłem pracować w ICM-ie i niedługo potem, jak zacząłem pracować, to wtedy Janek Richter się zajmował Sunsightem i, no i nagle taki moment, że coś mówi, jakieś włamanie, pobiegł do piwnicy, tam, żeby odłączyć kable, bo już sobie nie radził, znaczy walczył najpierw z tym włamywaczem. Gumisie. A potem, proszę? Gumisie. To był... No nie wiem, czy mogę zdradzić nazwisko tego człowieka, bo w końcu nie wiem, czy on został prawomocnie ukarany, chyba nie w końcu. To był człowiek, który się włamał do wielu serwerów, do CAMK-u, do SGH, jeszcze tam paru zaprzyjaźnionych administratorów, także w ogóle poprzez takie powiązania koleżeńskie łatwo było go wyśledzić, gdy on przechodził. No i ostatecznie chyba się udało go dośledzić aż do TPSA, poprzez które zadzwonił. No w 97 to już to był rozwinięty ten dostęp. No i właśnie Janek tam najpierw z nim walczył na tym Sunsightie, tak walka wręcz, a potem pobiegł do piwnicy odłączyć kabel, bo już przegrał walkę niestety. No ale udało się właśnie tam przez Krzysia Leszczyńskiego, tam jeszcze kogoś, przez Piotra Kucharskiego, jeszcze tam parę osób znajomych, udało się stwierdzić właśnie, że on z tego TPSA się dodzwonił. No i w związku z tym można było mieć nadzieję, że uda się stwierdzić, z jakiego numeru on zadzwonił. Nawet mieliśmy jakieś takie wieści z czeluści TPS-a, że na pewno da się stwierdzić, że wiadomo, jaki to numer, no ale oczywiście to musiało być jakieś postępowanie sądowe. No więc tam Janek napisał jakiś opis sytuacji, dyrekcja to przyklepała i poszło to do prokuratury chyba. I w ciągu chyba roku ten proces się rozpoczął. Byłem na pierwszej rozprawie w Warszawie w sądzie na Lesznie, taki duży budynek sądów, no jeszcze przed wojną istniał taki właśnie budynek, był tak po wojnie odbudowany, olbrzymi, takie długie korytarze, takie nastroje kawkowskie i no i tam właśnie pamiętam, że poszedłem i spojrzałem na wokandę i mi zdziwiło, że te rozprawy są co 15 minut i tak no nie miałem doświadczeń sądowych jeszcze wtedy żadnych i tak zdziwiło mnie to tempo, no i a ja drugi raz się zdziwiłem, jak już zaczęła rozprawa, no i tam ten podejrzany, czy już oskarżony wtedy wszedł. No i jakiś adwokat z naszej strony, jest to chyba Krzysio Leszczyński w ramach CAMK-u, to jakoś tam się tę sprawę prowadził, jakiś był adwokat przez nich zorganizowany. No i wreszcie ja jako ostatni, jako publiczność, i ja już się nie zmieściłem do tej sali, bo to był taki pokoik no, wielkości łazienki większej. Także siedział tam sędzia taki, no można powiedzieć, jak to takie nawiązanie do lat 50. proces kiblowy niemalże. Sędzia tam się mieścił i ten oskarżony jeszcze siedział, a już chyba nasz adwokat chyba już nie miał miejsca się do tego. Z tym, że no sprawa dlatego była tak krótka, bo sędzia stwierdził, że definicja przedmiotu nie obejmuje właśnie takiego zmiany bitów na dysku. No ogólnie kodeks karny nie przewidywał tego rodzaju przestępstw, znaczy nie, te definicje były takie, że to nie wchodziło w definicję no jakieś naruszanie zaboru przedmiotu, zaboru mienia, no nie pasowało do niczego. Kodeks karny w ogóle wtedy się akurat zmienił, no ale ponieważ włamanie było jeszcze za rządów poprzedniego kodeksu, więc na korzyść obwinionego, oskarżonego trzeba było traktować te przepisy, z tym, że potem się okazało, że jednak jakieś tam aspekty były, które jeszcze można było pociągnąć w tej sprawie. To już nie mów, nie, poczekaj, to zostawmy na kulary, tak, bo musimy kończyć. Ten proces trwał chyba 10 lat. To jak mamy 10 lat opowiadać, to będzie chwilę trwało. W każdym razie musimy kończyć, bo zaraz będzie następny panel, na który też czekacie. Koledzy zostają, są na sali, są na zewnątrz, chętnie się pewnie, mam nadzieję, że zostają, podzielą swoją wiedzą. Jeżeli wam się podoba i chcielibyście o tym usłyszeć więcej, to tak naprawdę możemy to jakieś przygotować jeszcze opowieściami na imprezie. Dopełnić, tak? Na imprezie. Na imprezie również oczywiście, tak, wieczorem. Będzie wino portugalskie, to mogę Jeżeli mówić. Będzie wino portugalskie, to... Możemy pytania zebrać, wiesz? Pytania. Nie mam już czasu na pytania. Nie teraz, kiedyś możemy zebrać pytania. A, no i tak. Się przygotować. Dobrze. Większość z nas pewnie tu będzie gdzieś w okolicy, także można się pytać. Łapcie kolegów, internet już działa i podziękujmy im jeszcze za wystąpienie. Dzięki.